Ciekawe, czy Nike'a gryzowała? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że Nike'a w pierdlu będzie gitem, nie? Ogólnie będzie. Gipsujesz czy z frajerami chodzisz? Nie, nie. Bóg mydło się nie schyla. Kobiety nie grypsują. No to to jest pierwsza kobieta grypsująca. Spójrz na jej oczy. Widzisz? I ona ci mówi, to jest kurwa frajerze jebany. Najka sztywniutko po katolicku. No jak? Wiadomo. Najka by mszę w więzieniu odprawiała? Tak jest. Bóg ją strzeże, a ona strzyże lamusów. Na zero. Żeby wiedzieli od razu, od pierwszego dnia, że mają kciry, nie? Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę Wam przedstawić 10 lekcji, których nauczyło mnie życie i które chcę Wam przekazać. Nie rozbić się na ziomeczków, to jest pierwsze. Po drugie, jebać w psy. Po trzecie, frajer do wora, wór do jeziora. Po czwarte, pamiętaj Mat, jutro post ścisły, 3 posiłki bezmięsne, w tym tylko jeden dosyta. Nie no, brudna małpa. Znaczy nie, bardzo, nie, bezmięsne nie, tutaj wiesz. Kocham zwierzęta, jeść, natomiast co ci mam powiedzieć? Jeżeli tak, jestem na redukcji, więc wiesz, muszę uwalać. Sam wysłałem jej kiedyś paczkę za 150 zł. HWDP po piąte, dokładnie. Ja mam bardzo intensywny czas w swoim życiu, nie o wszystkim wiecie, ale... nie spierdala się na współlasów. Mogę wam ogólnie powiedzieć swoje kilka razy. No ja też, bo jest w liście do Tymoteusza napisane o weganach, ale w Wielki Piątek trzeba pościć. Mówisz? A w sobotę i niedzielę mogę normalnie sobie kotlecika zjeść, czy nie? I od pana 50 do W11? Tak, bo Malanowski i partnerzy. ...takich życiowych, z którymi idę przez życie, kierując się nimi. Słuchajcie, pierwsza moja taka mini lekcja to jest to, żeby nie bagatelizować swoich emocji. Jeśli czuje się ból, jeśli coś cię boli... Chyba, że masz depresję, to depresja to grzech. W sobotę warto przedłużyć post ścisły, ale nie ma takiego obowiązku. O, widzisz. Człowiek każdego dnia się uczy czegoś nowego, moi drodzy. No, więc Nike mówi, żeby nie bagatelizować emocji, natomiast jednocześnie wszyscy pamiętamy chyba, jak Nike powiedziała, że jak masz depresję, to masz grzecha. Boli, coś cię denerwuje, powiedz o tym na głos, wykrzycz siebie emocje, wyśmiej jakby emocje, bo czasami też na przykład śmiech pomaga. Jeśli coś cię boli, drażni, denerwuje... World of Song, siema. Powiedz to na głos, ale wyraź od razu te emocje, wypłacz się, wykrzycz. Jakby płacz oczyszcza duszę, płacz oczyszcza twoje serce. Czemu tak cicho? Żebyśmy pierdolce nie dostali. Jeśli coś cię boli, nie słuchaj tekstów w stylu, ej słuchaj, nie płacz, będzie lepiej. Ty masz sam... To jak ktoś na przykład płacze, moi drodzy, to pamiętajcie tak, powiedzcie, co cię boli? Że aż tak cię to boli? Że kupa, ja masz szansę dziś uczciwie zarobić? Dawać sobie radę z tymi emocjami. Oczywiście możesz posłuchać kogoś porady, ale nie kieruj się takimi tekstami, nie płacz, słońce będzie dobrze, nie płacz. Bo później może to odbić się diametralnie źle na twoim zdrowiem. Nike pluje proste fakty. Kiedyś zaniedbywałam swoje emocje. One przyrodziły... Nike wygląda trochę jak Adrianna Lekewra z rodziny Soprano. Teraz zobaczymy. Może to ona. Co ty gadasz? No nie wiem, patrz, takie porównanie dostaliśmy. O, otwórz obrazek. Tutaj Nike'a. Ja myślę, że Nike'a mogła być kobietą gangstera. Czuję się w problemy takie, nazwijmy to, jelitowe. Tak to powiedzmy, nie chcę tutaj za dużo... Co? Przyrodziły się w problemy takie, nazwijmy to, na twoim zdrowiem. Ja kiedyś zaniedbywałam swoje emocje. One przyrodziły się w problemy takie, nazwijmy to, jelitowe. Czy się saranie przycisnęło? Że miała problemy, nie chciała się wygadać i o saranie wzięły. Saraczka to szatana znak. Szatańska sraka. Saranie dostała. Nie, to akurat prawda. To akurat prawda, moi drodzy. No nie, no problemy związane ze saraniem to jednak poważna sprawa i tutaj raczej nie powinniśmy się naśmiewać, nie? Wylała z siebie emocje? Wysrała z siebie emocje. Dobra, lecimy dalej. Tak to powiedzmy, nie chcę tutaj za dużo mówić. Po prostu ogromne bóle brzucha przyszły, później te bóle brzucha przerodziły się w coś gorszego, później tam nawet podejrzewano u mnie raka. Ale skończyło się na szczęście dobrze, ale to może innym razem. Słuchajcie, następny... Gówniana sprawa.
Msta Barona. Ja pierdzielę. Na rzecz. Jeśli ktoś przy tobie, na spotkaniu z tobą, obrabia... Przecież ma pracę społeczną, jest osądzona. Na TikToku o tym wyroku jest napisane. Nie więzienie, manipulujesz i naiwni ludzie jeszcze wpłacają te pieniądze. Wstyd! A gdzie kurwa napisałem, że więzienie? Gdzie masz napisane więzienie? Wstyd! Pseudonim Kowalski. Szła chudro jedna. Dupę innej osobie, jeśli ktoś... Co? Od srania do dupy przyszliśmy. Jeśli ktoś przy tobie, na spotkaniu z tobą, obrabia dupę innej osobie, jeśli ktoś wyraża się źle o innej osobie... To od razu, bum, bum, gleba, gleba, łapaj, bochen, gleba, kurwo. Wiadomo. Jeśli ktoś śmieje się z czyjegoś zachowania, z czyjegoś wyglądu, z czyjegoś, nie wiem, związku, ze śmierci czyjejś osoby, jeśli ktoś po prostu... Przesrane, no. Nabija się z ludzkiej krzywdy i pogardza drugą osobą przy tobie, Kurwa, chuj, Spysiński odsyłaj kasy za manipulacje. Przepraszam. Incydent kałowy. Werka, grzeszył, tak. Plecami tej drugiej osoby, tak samo ta osoba będzie mówiła o tobie, gdy nie będzie jej obok. I to u mnie za każdym razem w życiu się sprawdzało. Dlatego jeśli zanim, patrz, ja ci powiem tak, zanim komuś zdradzi swoją tajemnicę, zauważ na to, co ta osoba mówi o tajemnicę polecną, tak zwaną, moi drodzy. W tajemnicach innych osób. Czy ta osoba mówi, wiesz ty co, nie uwierzysz, co się stało, nie mogę ci tego powiedzieć, musiałbyś usłyszeć to od tamtej osoby, która mi to powiedziała, bo to jest jednak mimo wszystko tajemnica. A jeśli ktoś przychodzi ze tymczasem na Ukraińcach, nie? Tajemnicami drugiej osoby, której obok was nie ma, to już dobrze wiesz, że będzie opowiadał o twoich tajemnicach za twoimi plecami. Zwracaj uwagę na to, jak ktoś traktuje innych przy tobie. Tak samo będzie traktował ciebie za twoimi plecami. A ty nawet o tym możesz się nigdy nie dowiedzieć. Syndrom ostrego kebaba, tak zwana zapalniczka pod dupą. Następna sprawa. Nie zwracaj uwagi na hejterów, bo to są ludzie, którzy nie zrozumieją cię bez bliższej rozmowy, bez poznania się. Hejterzy zawsze będą cię atakować, ale dzięki hejterom możesz stać się dużo silniejszy. Ja przez prawie 3 lata działalności w internecie mam masę hejtu, masę wyzwisk. Czy to... Zastanówmy się dlaczego. Dlaczego Nike ma dużo negatywnych komentarzy? Bo hejt hejtem, to co do hejtu, to akurat się zgadzam. Natomiast pod filmami Nike, czy tam pod TikTokami Nike, raczej ciężko znaleźć. Znaczy inaczej, hejty może się znajdują, natomiast tych hejtów jest bardzo mało. Jakieś tam negatywne komentarze są, ale to nie są hejty. Chyba że mylimy hejt z negatywnym komentarzem. To słabo, bo Jezusa też prześladowano. Dokładnie Nike. To jest próba. To jest próba, więc nie narzekaj. W wiadomościach prywatnych, czy to w komentarzach. Inni mają gorzej, nie? Były jakieś takie wulgaryzmy, czy to również jakieś życzenie mi śmierci, Nie, to akurat tutaj podpisuje się bez absolutnie żadnego śmieszkowania. Nie róbcie tak. Jeśli kiedyś tak zrobiliście, to nie ponawiajcie tego. Autentycznie, nie. To jest przekroczenie wszelkich granic. Nie śmierci mojej bliskiej rodzinie, naśmiewanie się z moich poglądów, z tego jak ja żyję. Jeśli ktoś cię tak ogromnie hejtuje nawet tutaj w życiu prywatnym twoim, w szkole, nie wiem, w pracy, nie wiem, wśród znajomych. Każdy niesie twój krzyż. Znajomych po prostu czasami też się tacy ludzie zdarzają. Nie słuchaj tego. Idź dalej do przodu, tylko ty znasz swój cel. Natomiast tutaj też jedna uwaga. Jeśli ktoś z was tutaj jest właśnie katolikiem. Uwaga! I jeśli ciągle słyszy jakieś nagonki ze strony ateistów, nie słuchajcie ich, bo oni będą mówić o nas, katolikach, o osobach wierzących naprawdę okropne rzeczy. Będziemy prześladowani, ale tylko... Nie, patrzcie. Oluś, jesteś tutaj? Brudna małpa. Oluś. Chrześcijanin. Katolik. Osoba wierząca. Normalnie tak z nim jestem. O. Piąteczki bite z Olusiem. I patrzcie, jeszcze jedna rzecz. Ateista. I patrzcie tutaj, gdzie to jest. Kanały. Tu będzie? Kurwa, nie widzę. Nie widzę. Informacje. No gdzie to jest takie coś? Fajne takie było. Kanały. Nie ma. Nie polecam innych kanałów? O, to trzeba. Dobra, nieważne. Ale tu było coś takiego, że polecane były kanały. Brudna małpa. Brudna mała. Brudna małpa. O, serdeczny przyjaciel. Polecam bardzo serdecznie i bardzo mocno. Więc to nie jest tak, że ja na przykład nienawidzę katolików. Tylko są katolicy i są katole. Tak chyba najprościej mówiąc. Tylko jakby... Natsune nuko. Widzisz mnie? Widzę. My wiemy, dokąd dążymy, czyli do nieba. Jeśli ktoś nie przestrzega przykazań, nie jest wierzącą osobą, nie kieruj się jego pomocą, jego poradami, bo możesz zbłądzić. Kieruj się... Kson, nie.
osobami tylko takimi, które kierują się mądrością, czyli Pismem Świętym. Bo jedyna mądrość, jaka jest w świecie, to jest w Piśmie Świętym. Dalej, nie porównuj się nigdy do innych ludzi, którzy mają lepszą pracę od siebie, którzy, nie wiem, mają lepszy związek, którzy więcej zarabiają, nie wiem, którzy są bardzo lubiani przez społeczeństwo. Nie wiem, nie wiem, czego ludziom zazdrościsz, ale zwróć uwagę na jedno. Nie rób tego. Żeby zazdrościć... Masz wolną wolę, nie lub tego. ...samemu sobie w przeszłości. Bo na przykład 10 lat temu mogłeś nie mieć takiej mądrości życiowej, jaką masz teraz. Jaką mądrość życiową ma Nike? Znaczy inaczej, jaką mądrość ma Nike? Jaka mądrość płynie z filmów Nike? No to musicie mi pomóc. No to więc ciężkie. Zwróć uwagę na to... ciężkie się wylosowało. Co w twoim życiu dzieje się teraz i porównaj to ze swoim przeszłym życiem, ze swoją przeszłością. Nie porównuj się do innych ludzi. Inni ludzie mają inne kontakty, mają innych pracodawców, mają inne w ogóle okoliczności, mają inne doświadczenia życiowe, jak i również na przykład samo CV. Kieruj się tym, co ty w życiu masz i co kiedyś miałeś. I do tego się porównuj, czyli do samego siebie. Dokładnie, bądź jak Nike. Zostaw lajka. Nie bądź Nike. Zostawcie lajka, moi drodzy. Piąta rzecz dotyczy tutaj stricte związków w tym momencie. Słuchaj. Cudownie, moi drodzy. Całej związki. Czy doczekamy do stosunku przedmałżeńskiego? Uważam, że tak. Nie lekceważ czerwonych flag, tych takich, wiesz, takich alertów, które czasami w głowie się pojawiają, nie wiem, załóżmy, mężczyzna albo kobieta drobno ci okłamali, a że dzisiaj nie mogli wyjść na spotkanie z tobą, ale poszli na spotkanie z kimś innym i ci wysłali snapa i później się zaczęli tłumaczyć, a przepraszam, ja zapomniałem, wiesz, to jest moja bliższa znajoma, musiałem przyjąć uwagę. I jeśli ktoś ci od początku kłamie, to później też będzie cię okłamywał, ale gorzej. Kłamko będzie. Pamiętaj, że mamy tak jakby jedno serce. Jeśli ktoś okłamuje w małej rzeczy, to ich coraz większej będzie okłamywał. Słuchaj, takie bombardowanie miłością. Jeśli ktoś w początkowej fazie relacji, mówię tutaj o początkowej fazie relacji, na przykład załóżmy dzisiaj się poznaliśmy, a za tydzień gościu wyznaje ci miłość, chce, nie wiem, tu się całować, przytulać, zabierać cię, nie wiem, nad morze, wszędzie, gdzie się tylko da. I taki mężczyzna bombarduje cię miłością z każdej strony, kupuje ci kwiaty, nie wiem, załóżmy, idzie z tobą do kościoła, mimo że na przykład... No jaka to moim zdaniem jest druga Maja S, też tak kojarzysz? Druga, ale zupełnie inny front, nie? Z drugiej strony. Mówił o kościele, aż ja nie chodzę do kościoła, zanim cię poznał i w ogóle to w ogóle miał to gdzieś. Jeśli ktoś na siłę chce cię zaimponować i bombarduje cię miłością i robi dla ciebie rzeczy, których sam dla siebie... Całować? Nie wolno, dokładnie. Grzech. ...nie zrobił, gdyby ciebie obok nie było. Grzecha. Jest to bardzo toksyczne. W późniejszej fazie zauważysz jedno, że ten mężczyzna albo kobieta owinęli cię wokół palca, tylko po to, żebyś właśnie był na każde ich zawołanie, później to zabiorą. I kiedyś doświadczyłam takiego związku i takiego bombardowania miłością. Wyszła z tego taka draka, że człowiek nie umiał sobie dać rady rok pozbierać się po tym, bo mężczyzna na początku udawał wielce zakochanego, był po prostu na każde moje zawołanie, chodził ze mną do kościoła, mimo że jakby o Bogu mówił nie, że źle, ale później okazało się, że tak naprawdę w poprzednim związku z kobietą wyzywał Boga, śmiał się z Pisma Świętego i tak dalej. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, jak ktoś mówi... Nieładnie. Na przykład załóżmy, tutaj kieruję to do katolików, jak ktoś mówi o Bogu przy tobie na początku, załóżmy na pierwszej randce, co on opowiada i tak dalej, jak on to widzi. Bo jeśli później nagle się zmieni, tak stryknie cię palcem tylko dlatego, że cię spojrzał i już na następnym spotkaniu chodzi razem do kościoła, wiesz, że coś tu śmierdzi. Coś śmierdzi i coś jest... Może ta sraka z tej pierwszej minuty. Te problemy żołądkowe. Nie tak. Dalej, zwróć uwagę na to, jak partner albo partnerka, z którą obecnie jesteś, albo w ogóle z którą kręcisz, albo chodzisz na randki, na zolyty po śląsku, mówi o swoich byłych. Jeśli ktoś przy tobie obraża swoich byłych, kręcąc z tobą, tak będzie ciebie traktował po swoim rozstaniu, po rozstaniu z tobą, albo co gorsze, może tak ciebie traktować nawet podczas kłótni już zaawansowanym w waszym związku, gdy on wie, że będzie miał cię wokół swojego paluszka, bo wiesz, najpierw cię bombardował miłością, zmanipulował cię, a teraz no, wie, że nie odejdziesz od niego. I taką sytuację właśnie miałam też z tym samym chłopakiem. Przepraszam, że ziewam, to jest bardzo interesujące, co ona mówi. Natomiast właśnie zanim ona to powiedziała, chciałem powiedzieć, że Nike w tym momencie bardzo, bardzo przemawia przez nią ból rozstania. Ból, że skrzywdził jakiś chłopak i mówi ciągle nawiązuje do tej jednej sytuacji. Ciągle nawiązuje do jakiegoś jednego chłopaka, który zrobił to, to i to. I ona dosłownie zaczęła tym mówić, nie? Zmanipulował cię, a teraz no, wie, że nie odejdziesz od niego. I taką sytuację właśnie miałam też z tym samym chłopakiem, o którym przed chwilą mówiłam, że na początku mężczyzna traktował mnie idealnie, ale nie zwracałam uwagi na to, że on mówi o swojej byłej, że to jest szmata. Zadał mu pytanie, dlaczego swoją byłą nazywasz szmatą? A moja była też szmata. Szmacisko. A on powiedział mi wtedy, bo rzeczy trzeba nazywać po imieniu. I co gorsze, ten mężczyzna... Plus jeden, byczku. Ja na przykład mówię, że szmata, ponieważ inaczej zdrady nazwać nie można. Natomiast żonka moja jest kochaną moją żonką. Więc to nie jest tak, że jak o byłej swojej mówię, że per szmata,
To obecnej też tak będę mówił w kłótni. No nigdy nie powiedziałem ani o Izie, ani do Izy, że jest szmatą na przykład, więc... Szmata to szmata, no i tyle. Jakby to Staśka usłyszała, oho, ho. Zna teraz mnie tak nazywa, mimo że wiecie, nigdy go nie zdradziłam, nie umawiałam się z żadnym innym mężczyzną, cały czas byłam... Też miałem szmatę, zdradziła zaręczyny. Oczywiście tutaj do wszystkich kobiet, moi drodzy, jak mężczyzna zdradza, no to jest chujem od razu, nie? Albo szmatem, albo dziwkiem. Szmatem jest. Też jest szmatą. Mężczyzna też jest szmatą. Także miałem szmat, ale w formie faceta. O, widzisz, no to szmatem jest. No. To szmaciarz. I szmaciarz nie, jakoś tak to bardziej mi się kojarzy z osobą, która sprzedaje na przykład szmaty, nie? A szmata? Szmatławcem? Dziwek, no. Są szmaty i szmatowie, nie, moi drodzy. Także pamiętajcie, że tutaj bez podziału na kategorie można być ścierwem. Można być szmatą i można być ścierwem przy zdradzie, także. Nie mu wierna. To była tak potworna manipulacja, że na początku nie potrafiłam od niego odejść. A jak już odeszłam, to właśnie tak jak mówiłam przed chwilą, rok nie dawałam sobie z tym rady, jak się podnieść w ogóle. Dalej, taka czwarta rzecz, na którą uważaj w relacji z partnerem albo partnerką. Zwróć uwagę na to, jak na przykład załóżmy mężczyzna traktuje swoją mamę. Czy do niej lubi dzwonić, czy do niej lubi przyjeżdżać, czy kupuje załóżmy jej, nie wiem, czekoladki. Nie, no takie drobne rzeczy, takie codzienne. Jeśli mężczyzna nie lubi spędzać czasu ze swoją mamą... Kinderki. O, o, jeszcze raz. Którą uważaj w relacji z partnerem albo partnerką. Zwróć uwagę na to, jak na przykład załóżmy mężczyzna traktuje swoją mamę. Czy do niej lubi dzwonić, czy do niej lubi przyjeżdżać, czy kupuje załóżmy jej, nie wiem. Ludzie, wszystko ma swoje granice. Dziękuję bardzo. Tęsknię za Nike VS Wszechstronny Mistrz Boski Smok Ninja Shinobi. To chyba nie znam tego, natomiast dziękuję za Euraska. 74% celu. Doceniam. Czekoladki, nie, no takie drobne rzeczy, takie codzienne. Jeśli mężczyzna nie lubi spędzać czasu ze swoją mamą, z tobą też nie będzie lubiał, ale w późniejszej fazie związku. Moi drodzy, moje drogie ancymony, ancymonki, do kobiet pytanie i dziewczyn. Czy na przykład, inaczej, jeszcze bardziej sprecyzuję. Pytanie do kobiet, których mężczyźni nie mają kontaktu z własnymi mamami, albo nie bardzo chcą ten kontakt utrzymywać, albo ten kontakt po prostu nie jest zbyt dobry. Jaki jest dla was ten mężczyzna? Proszę mi napiszcie. Czy prawda? Mój ma znikoma, siedzimy non-stop razem. Mój chłop ma średnie stosunki z mamą, a jest zajebisty. Wszystkie relacje z matkami odzwierciedlają, jak będę traktować partnerkę, bo różnie mogą być w przyszłości. Cudny. No, mój chłop jest taki, nie ma kontaktu z rodzicami, no a dla mnie jest kochany. Jakby rodziców się nie wybiera, partnerkę już się wybiera. Mój chłopak ma chujowy kontakt z matką, bo ma problemy psychiczne, a kocha mnie i ma super kontakt z moją mamą. Czyli zdania są podzielone jak Korea. Mój chłopak nie ma czasu dla mamy, bo się mną zajmuje. No dobra. A co gorzej w małżeństwie? Znam wiele małżeństw, których kobieta mi opowiada, że nie zwracała na to uwagę, a teraz widzi, że mężczyzna wraca do domu po pracy i ma gdzieś ją i idzie sobie grać na komputerze. I tak samo traktował w dzieciństwie, w młodości ten mężczyzna swoją mamę. Dalej. Teraz już nie... Nie grać na komputerze, moi drodzy. Nie będzie to dotyczyło właśnie bo grzecha będziesz związków, mieli. Chociaż też w związku można też to podpiąć, ale ogólnie życia. Zwróć uwagę na to, kto nie cieszy się z twojego życia. Tak, dokładnie. Kto nie jest przy tobie, gdy masz w życiu jakąś dobrą sytuację. I teraz, żebyście tutaj zrozumieli, ja rozumiem, że w życiu prawdziwego przyjaciela pozna się w biedzie, tylko że ja wam powiem tak, zauważam jedno, w biedzie... W biedzie to Polacy żyją. W biedzie to Polaczki żyją, tak, chyba. Wiecie, kto wymyślił przysłowie pukawi dziwek przyjaciół, poznaj się w biedzie? Polacy, bo w czym macie się, kuchwa, psy poznawać? No jak, w czym kuchwa innym, jak nie w biedzie?
Musiałem to powiedzieć, przepraszam. Bardzo wiele osób przy mnie było, załóżmy jak mi babcia zmarła i tak dalej, to ludzie pisali do mnie, moi znajomi czy to moi bliscy, jakby z rodziny, słuchaj, trzymaj się, jestem z tobą i tak dalej. Ale jednego się nauczyłam, ten kto nie cieszy się... Mój mąż właśnie gra, ja oglądam live, a nie widzę w tym problemu. A powinnaś chyba widzieć. To w radości tak naprawdę nie jest z tobą, bo miałam, albo można nawet powiedzieć, że niektórych ludzi mam w życiu takich, albo nawet swoich widzów, których było poznać w momencie sukcesu. Niedawno wydałam swoją książkę. Widzowie, którzy zawsze byli przy mnie, nagle zaczęli wypisywać do mnie na priv, na Instagramie wiadomości w stylu, po co ta książka i w ogóle. Znaczy wiadomo, że większość pisała, że się ze mną cieszą i tak dalej, że są ze mną, ale chodzi o to, że... A jak kramy razem, to mam podwójny grzech? Bardzo możliwe. Że widzowie na przykład, którzy na każdym moim live są ze mną, nagle później zaczęli tak jakby gadać z tekstów, po co się książka, na co cholera się wyda i tak dalej. I wtedy wiadomo, kto jest z tobą, a kto jest przeciwko tobie. Także zwracaj uwagę na to, kto cieszy się z tego, że znalazłeś pracę, tak. Kto cieszy się z tego, że nie wiem, jakiś... Nie każdy może mieć dobrych rodziców, mam fantastycznego ojca, z matką nie mam kontaktu w ogóle, mi to matka, i nie będę zmuszał chłopaka do kontaktu z rodzicami, no pewnie, że tak. Pierwszy ci się udał, kto cieszy się z tego, że dostałeś piątkę w szkole. Zwracaj uwagę na to, bo tak poznasz prawdziwych, takich wartościowych ludzi przy sobie. A jak gram w gry dla katolików, w sensie Call of Duty na przykład, to tak, to okej wtedy. Siódma rzecz, na którą proszę cię zwracaj uwagę, to jest... Jakby to powiedzieć? Trzymaj się z dala od ludzi, którzy są toksyczni, którzy wszędzie widzą problem, bo tu... To powinniśmy chyba wyłączyć ten film. Jeśli mamy się stosować tych rad, to raczej powinniśmy się jak najdalej od Nike trzymać, nie? To ja wam powiem, miałam kiedyś taką, no powiedzmy teraz już nie będzie, że znajomą, która zawsze i wszędzie widziała problem w moim życiu. Mianowicie, chciałam nauczyć się właśnie na lekcję... Powiedziała Nike, nie? Czyli od Nike. Jedną ze szkoły. Ona powiedziała, wiesz co, nie ucz się i tak dostaniesz jedynkę. Jak ja później poszłam do odpowiedzi, to oczywiście dostałam 4+, a ona... Babka dzisiaj miała dobry humor. Na co dzień to pewnie by ci pałę wlepiła, bo pewnie nic nie umiałaś. A wiecie, ja się uczyłam poprzedniego wieczoru. Także zwracajcie uwagę na to, na ludzi, którzy zawsze cię was demotywują. Na przykład była ta sama dziewczyna, oczywiście o niej mówię. Taka dziewczyna zawsze widziała problem, gdy szłam. Tak, taka sytuacja nie miała miejsca oczywiście. Na rozmowę o pracę. Po co ty tam idziesz? Na pieruna. Przecież i tak cię ten pracodawca nie przyjmie. On pieruna, czego. Tak jakby dziucha. Z góry takie nawoływanie do tego, żebym czegoś nie zrobiła, bo i tak się nie uda. Także zwracajcie uwagę na to. Jak się najpierw modli, a potem gra, to jest okej, okay, czy też grzech? Modlitwa, granie, modlitwa. I później wyspowiadanie się z tego, że się grało. I żal za to, że się grało. Więc raz możesz pograć w jakąś gierkę. Później jak już będziesz żałował za granie, no to już nie możesz pograć, bo już żałujesz. A jeśli świadomie będziesz dalej grać, no to będzie znowu grzech. O wiele cięższy. Więc tutaj raczej... trzeba uważać z tymi gierkami. Ja na przykład, ja mam łatwiej, bo jestem ateistą, więc ja sobie mogę, wiesz, napierdalać codziennie w jakąś giereczkę. Ale nie mam czasu na przykład, więc byłbym idealnym katolikiem, ponieważ nie mam czasu na granie. Więc... Bo zawsze widzi problem, który was nie motywuje, bo musicie się w życiu otaczać ludźmi, którzy was motywują, którzy was wspierają. Wtedy będziecie rozkwitać. A przy takich osobach, o których teraz opowiadam, będziecie tylko gasnąć. Dziewiąta rzecz jest taka, której nauczyłam się w 2022 roku, czyli teraz właśnie niedawno. Boże, nie mów pandemia, błagam cię. Nie mów pandemii, nie mów starych kobiet, błagam. Słuchajcie, sprawiaj sobie małe, jak i większe radości. I teraz, żebyście zrozumieli całą moją narrację, którą chcę wam przekazać. Patrzcie, ja w życiu ogólnie pochodzę z takiej dosyć, no, uboższej rodziny. W sensie nie, że nam się nie przelewało, czy coś, że nie było pieniędzy na coś, nie. Tylko, że chodzi o to, że nam na wszystko starczało. Skromna. No to tak jak ja. Byliśmy nauczeni jakby i życia przy dobrych pieniądzach i były też momenty, kiedy na przykład trzeba było zacisnąć pas, bo na przykład był jakiś gorszy miesiąc. Ale słuchajcie, chodzi mi o to, że... ja również. Moja babcia po wojnie zawsze mówiła jedno. Talusia, nie wydawaj pieniędzy, bo pieniędzy może ci braknąć, może przyjść bieda. I słuchajcie, no przez 22 lata swojego życia miałam taką tendencję, że ja sobie nic nie kupowałam, nie wychodziłam, nie poszłam do kawiarni, bo zawsze mówiłam, szkoda mi pieniędzy i tak dalej. To, co teraz mówi Najka, to ja mam to samo, że ja przez większość swojego życia i chyba dalej mam coś takiego, że sobie, żeby coś kupić, to jest ogromny problem. Ogromny, ogromny problem, żeby coś sobie kupić, także... Także taką... Test ci już 24 euro dał? Tak jest! Bardzo dziękuję testerowi. Dalej. Ale teraz właśnie jakoś w okolicach lipca 2022 roku zauważyłam jedno, że ze życia...
trzeba korzystać. Tak samo, no dziwnie to zabrzmi, ale z pieniędzy też. Słuchajcie, nie odkładajcie małych radości, jak Michał, siemaneczko, tych większych na później, bo później może być już za późno. Jeśli macie ochotę wyjść samemu na kawę, wyjdźcie. W ogóle takie polecam wam serdecznie randki z samym sobą. Pójście samemu na piknik, na spacer, nie wiem, na przeczytanie. Piknik, ale to akurat jest, o, to jest pierwsza chyba rada. 13 minut, to widzicie? Trzeba było obejrzeć 13,5 minuty, żeby dożyć czegoś fajnego, ale wam polecam to samo, żebyście, czy jesteście w związku, czy nie jesteście w związku, żeby czasem sobie wyjść do kina samemu, żeby czasem sobie pójść na obiad samemu, tak po prostu, sam dla siebie, do kina. No, tak czasem po prostu dla siebie coś zrobić też. Czasem wiem, że jest ciężko, czasem wiem, że nie ma czasu, ale my się tak z Izą staramy. Nawet jak ja nie mam czasu bardzo, bardzo dużo, inaczej, praktycznie w ogóle bardzo narzekam na brak czasu. Natomiast chociaż raz na 2 miesiące do kina i wcześniej wychodzę, żeby coś zjeść, tak troszkę taki me time, potrzebny jest me time. Czas dla siebie, potrzebny jest w życiu każdego z nas, moi drodzy. Książki w parku, czy to właśnie do restauracji, bo ja wam powiem, ja z tego korzystam, nauczyłam się wychodzić sama i nie bać się ludzi, opinii ludzi, o, że co ona robi tu sama, wychodzę sama, bo to sprawia mi frajdę i dzięki właśnie takim randkom, samą sobą, lepiej poznałam siebie, lepiej wiem, co robić w życiu i w ogóle jest tutaj mój piesek jak coś, no ale ten, chodzi o to, żeby nie bać się jakby żyć, nie bać się opinii ludzi, jakby? Żeby korzystać z tych małych, jak i większych radości. Jeśli masz ochotę sobie kupić sukienkę, kup sobie ją i nie czekaj na specjalną okazję, a że na przykład na ślub znajomym, tylko załóż ją wtedy, kiedy możesz, wtedy, kiedy jest piękna pogoda, nie czekaj jakby na... Ale łapka. Kapałem tu psia. Lepszą okazję do tego, aż cię ludzie zobaczą. Korzystaj z życia sama, bo twoje życie pędzi. I może nikt cię nigdy tej sukience nie zobaczyć. No. Następne. Przyroda może cię uspokoić. I teraz chodzi mi o to... Jego po prostu, dokładnie. O takie zwykłe spacery, zwykłe wyjście, nie wiem, w góry, wyjazd nad morze, nie wiem, no gdziekolwiek, po prostu wyjście gdzieś, gdzie jest zielono. Bo ja ci powiem, to bardzo może cię uspokoić. Czasami lepiej niż jakieś nawet... środki uspokajające, bo przyroda została nam przez Boga dana po to, żeby nam uspokajać. Zauważcie jedno, że według symboliki kolorów i w ogóle znaczenia... Główny pies szkoda go. Nie, no to wiesz, to nie mamy żadnych podstaw, żeby myśleć, że coś robi pieskowi. Nie, tu akurat w ten sposób nie mówmy, nie? Tutaj w taki sposób się nie bawmy, moi drodzy. Kolorów to zielony stricte uspokaja, także wyjdźcie do lasu. Anes, no cześć. W momencie, kiedy jesteście wkurzeni, zdenerwowani albo na przykład smutni, dajcie mi znać, jak będą wasze emocje później po tym wyjściu wyglądać. I ostatnia sprawa, już taka seria 10, to mianowicie jedno. Wiedziałam, że będzie 10. Musiało być 10. No, dbajcie o bliskich, bo czas nam ucieka. I teraz mówię tutaj stricte o odejściu z tego świata mojej babci. Później po śmierci jest taki jeden wielki wyrzut... z czego się nie zrobiło, że się herbaty nie podało, że się kanapki nie chciało zrobić, że cię nie chciało pogadać przez telefon. No, czasem... Kurde, ale to jest tak, że no nie zawsze mamy super kontakt z kimś i nie zawsze mamy takie łatwe, o, zadzwonię, pogadam. No czasem jest różnie, moi drodzy. Później jakieś tam wyrzuty będą, ale trzeba też pamiętać, że nie zawsze jest, wiesz, nie zawsze jest tak super, jakbyśmy chcieli, nie? Coś takiego. Słuchajcie, dbajcie o bliskich, których macie obok. Bardziej niż o tych, których macie daleko, nie wiem, z którymi znajomymi, z którymi piszecie przez telefon. Bo i tak bardziej będziecie tęsknić za rodziną, niż za kimś, kto jest bardzo daleko i kogo znacie tylko przez internet. Także spędzajcie jak najwięcej czasu z bliskimi. No. I to, kochani, chyba tyle. Dzięki bardzo wszystkim za wysłuchanie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy korzystacie z którejś porady tutaj, o której mówiłam, i czy w ogóle macie też jakieś swoje porady. Dajcie mi znać w komentarzach. Czekam na to i trzymajcie się. Buziaki. Trzymaj się, cześć, bajo. Jakie mam podsumowanie tego tematu? Dwie ostatnie lekcje życiowe były spoko, 9 i 10. Dbać o bliskich i czasem zrobić coś dla siebie. A po trzecie? Analizuję życie i zakończony dzień. Światło lampczyca mocno przede mnie mój cień. Wiesz jak jest, bije 5. Dla znajomego ziomka pyta jak się żyje w Anglii. Przyjechałeś, piwo postaw. Czuję, że jest pięknie. Czuję jaski wiatr. Ten spacer da mi wiarę. Wiarę w moich tekstach. Maruję sceny życia. Nocny poeta i na domiar wszystkiego. Spotykam Grzeka. Dokładnie, moi drodzy.